Czy się stoi, czy się leży, 40 gramów wódeczki się należy. Siemanko z warszawskiego Alkoktela, przed Wami oczywiście Wasz ulubiony łysy i pozwólcie, że kolejny raz zabiorę Was w koktajlowe wojaże podczas kolejnego odcinka drugiej serii 50 stosowych koktajli. Nastały idealne czasy na odrobinę wódeczki, a że o zdrowie trzeba dbać, to przyda się jeszcze odrobina witamina C i jeszcze więcej alkoholu. W związku z tym świetnym wyborem będzie dzisiejszy stosowy koktajl, czyli Bernice. Mógłbym mówić długo i namiętnie i pierdzielić kocopoły tylko po to, żeby utrzymać średni czas antenowy, ale prawda jest taka, że historia Bernice jest bardzo prosta. Otóż jego historie, czy jego korzenie sięgają roku 1951, bo wtedy ta receptura pierwszy raz była opublikowana w podręczniku barmańskim Bottoms Up, czy raczej książce poświęconej recepturom autorstwa Teda Saussure'a, albo Saussure'a, no coś takiego. W ogóle to serdecznie polecam Wam tą książkę, ponieważ zawiera wiele stosowych receptur, które używamy do dzisiaj. A ja już nie dłużę tematu i zapraszam Was do wykonania koktajlu. Bernice to naturalnie koktajl wstrząsany, więc potrzebujemy nasz shaker, do którego wlewamy po kolei 50 ml wódeczki, ostoi naszych ciężkich, mrocznych czasów. 10 ml to może być dla Was nowość likieru Galliano, czyli anyżowo-ziołowego z delikatną nutą mięty i wanilii. Likierku 10 ml. Dalej dla zbalansowania 25 ml soku z limonki. No i żeby tą kwasowość troszeczkę przykryć słodyczą, to 15 ml syropu cukrowego. Nie pozostaje nic innego, jak uzupełnić shaker lodem. Przelać mieszankę i wstrząsnąć. Naszą mieszankę będziemy przelewali do szkła koktajlowego. Wcześniej delikatnie schłodziłem lodem. Oczywiście robimy to za pomocą metody podwójnego cedzenia, żeby drobinki lodu nie ostały się w koktajlu. A jak widzicie, jak zobaczycie, mam nadzieję, na przybliżeniu, zwłaszcza na to drugie sito, trochę tego lodu nam się uzbierało. Koktajl, czy raczej kolor koktajlu jest po prostu zabójczy, jest hipnotyzujący. To jest jakaś zieleń, pistacja. Nie chcę wyjść trochę na typa, który się zna na kolorach, ale coś takiego. W oryginale winniśmy koktajl dekorować liściem świeżej mięty pieprzowej, jako że właśnie Galliano między innymi ma te nuty w sobie. Natomiast mięty pieprzowej w tym momencie nie jest tak łatwo ją zdobyć, bo wiecie jak jest. A z drugiej strony ta sklepowa doniczkowa śmierdzi kapciem, więc stwierdziłem, że skórka cytrusowa tutaj akurat z limonki będzie idealnym dopełnieniem, substytutem, że tak powiem, i alternatywą. Służy nam również jako dekoracja, którą wrzucamy do środka i proszę uprzejmie, Bernice ode mnie specjalnie dla Was. Ja sprawdzę, jak smakuje. Wow, kochani, no to jest po prostu niesamowite połączenie. W sensie naprawdę jestem strasznie zdziwiony. Nie to, że spodziewałbym się, że będzie słabe, bo to jednak klasyczny koktajl, który pije się na całym świecie. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czemu Galliano mi za to nie płaci, a powinien mi za to zapłacić. Jakby rzadko używany likier, zawsze jest na barach, przynajmniej na tych dobrych barach, a rzadko jest używany. A tutaj ta nuta anyżowo-waniliowa świetnie się łączy w całości z cytrusami, z wódeczką. No kurczę, naprawdę musicie spróbować. Zakochacie się w Bernice. Ja się zakochałem. Kochani, bardzo dziękuję, że poświęciliście mi kilka minut swojego jestestwa. Pamiętajcie, że możecie subskrybować Łysą Głowę, możecie oglądać więcej filmików. Receptura tego koktajlu oczywiście jest w opisie filmu. Ja serdecznie dziękuję raz jeszcze i do następnego mieszania.